Cześć! Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i zapraszam Was na nowy film. I przyszedł właśnie ten dzień, gdzie zaczynamy wakacje, więc jesteśmy już spakowani. Szykujemy się na wyjazd. Jedziemy najpierw do Egisztadir, zostajemy tam jedną noc. Mi pozostało jeszcze tylko zabrać plecak, moją torebkę. Mąż już resztę zapakował do auta, więc jeszcze tylko przejrzę mieszkanko, czy wszystko wzięte. I ruszamy na wakacje. A Was oczywiście zabieram ze sobą, będą vlogi z wakacji, także mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło czas. I autko już spakowane, jak widzicie, zabieramy obraz obiecany, wieziemy. Także no trochę rzeczy wieziemy też tutaj dla znajomych, ale z powrotem będzie tego na pewno dużo więcej, nie? Teraz tylko są nasze ta torba, ta i z tyłu mamy jedną, a resztę wieziemy dla znajomych, którzy po prostu zostawili tutaj swoje rzeczy. Także pakujemy się i wyruszamy w drogę. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Zrobiliśmy sobie przerwę, przyjechaliśmy na stację. To jest stacja, poczekajcie, bo jest hałas, coś robią na zewnątrz. Taka stacja N1, celotowa, ale też tutaj można kupić upominki, można coś zjeść, więc idę najpierw patrzeć na upominki. Co ciekawego można tutaj dostać, ale widzę, że zaopatrzenie gorsze jak w Reykjaviku. Bida, bida. Wszystko wykupione praktycznie, kubków bardzo mało. Także nic ciekawego nie ma, no ale dla turystów tak czy inaczej na pewno coś ciekawego będzie. No i tutaj jest normalnie stacja, gdzie można coś tutaj sobie zjeść. Myśmy wyszli, żeby rozprostować kości, bo troszeczkę już jedziemy, jeszcze mamy 2 godzinki do Akureyri. Tam się też na pewno zatrzymamy, będziemy tankować, a później gonimy dalej. Do Egisztadir mamy jeszcze drugie tyle. Dobra, idę szukać męża. Chciałam Wam tylko pokazać, jak ta stacja wygląda. To jest taka większa stacja N1. Najgłówniejsza, gdzie się zawsze paliwo tankuje. Mój mąż też tutaj zawsze paliwo tankuje, bo jest klientem tej stacji. Ma do tej stacji kartę zniżkową, więc widzicie, słodycze, jedzenie i paliwko i upominki. We'll be right back.
kochani, dojechaliśmy do Akureyri i zobaczcie, jakie tutaj są światła. Serce stopu. Raz mi ciężarówka zasłoni, ale jak przyjedzie, to będziecie mogli zobaczyć. Mam nadzieję, że dobrze to zoomowałam. Super. Jak wam wspomniałam, jesteśmy już w Akureyri. Zatrzymaliśmy się na chwilę na stację. Mąż mówi, że musi przepukać auto, bo tyle robactwa się rozbijało szyby, że nawet, mówię, nie mogę wam przez przednią szybę nic nagrać, bo tyle było, wiecie, rozbitych rodbali, więc teraz przemywamy auto. Troszeczkę się wyprostujemy, bo jednak 300 km już zrobiliśmy i będziemy jechać dalej. Na długo się nie zatrzymamy, może tak z pół godzinki coś sobie tutaj w Akureyri zjemy i jedziemy dalej do Egisztadir, bo jeszcze przed nami ponad 300 km. Ale powiem wam, że cudowna pogoda. Zobaczcie, ja tutaj tak stanęłam na stacji, ale zobaczcie, jaki jest piękny widok tutaj gór. Może mi się uda przybliżyć. Zobaczcie, ośnieżone góry, a pogoda cudowna. Jest tak cieplutko, że trzeba się będzie chyba do krótkich rękawków rozebrać. No i pięknie zielono. Może odsunę zooma, zobaczcie, pięknie zielono. W Akureyri jest naprawdę cudownie. Także kochani, my idziemy coś szybko przekąsić, coś zjemy i jedziemy dalej. W drodze do Egisztadir zatrzymaliśmy się przy pięknym widoku, zobaczcie, piękny wodospad. Przejdziemy później tam troszeczkę dalej, żeby wam pokazać. Na razie tutaj wejdziemy na mostek, zobaczcie, jaka wzburzona woda. Cudowny widok. Tutaj po drugiej stronie mostu, więc troszkę się przejdziemy. Powiem wam, że wieje, ale jest tak ciepło. Przepiękna pogoda. Pójdziemy tam, na ten cypelek, tam daleko, chcesz? No tam, gdzie ludzie. Może pójdziemy, bo tam jest druga część wodospadu. To sobie nagram. No tak, tamtędy pójdziemy. Właśnie nie wiem. Nie, tam będzie dalsza droga, tam jest daleko. Tędy chyba, tak? No. Dobra, to idziemy jeszcze z tamtej strony pokazać wam początek tego wodospadu. Ale cudowny widok. I zobaczcie, tam jest w oddali początek tego wodospadu, więc chcemy się tam z mężem przejść. Wyłączam teraz kamerę i musimy kawałek drogi pokonać, ale ten widok jest wart tego. Nie wiem, kochani, czy ten wiatr nie będzie zagłuszał. Mam ochronkę na aparacie, ale naprawdę mocno wieje, chociaż ciepły wiatr. Na mikrofonie. Na mikrofonie, tu na aparacie. I już dochodzimy do wodospadu. Troszeczkę jest do przejścia, ale powiem wam, że po 300 km jazdy z małymi przerwami dobrze nam zrobi taka przechadzka. Troszkę rozprostujemy plecki, nogi, więc idziemy na miejsce widokowe i pokażę wam to bardziej z bliska. I wracamy. Powiem wam, że tam ostro wiało. Myślałam, że mnie zmiecie. Naprawdę, taki powiew od tego wodospadu, jeszcze wiatr. Bardzo wiało mocno, więc ten moment wam pokazałam bez głosu, bo no niestety, na pewno by bardzo szumiało. Ale powiem wam, że widok warty zobaczenia, naprawdę. Także cieszę się, że mój mąż po drodze go dojrzał. I myśmy kiedyś byli tylko na tym moście. Tylko na tym moście się zatrzymaliśmy, nie doszliśmy tutaj dalej. Więc teraz miałam tą możliwość i dojść tam troszeczkę dalej i zobaczyć ten wodospad z bliska. A teraz, kochani, ruszamy dalej. Jeszcze mamy jedno miejsce, takie chcemy się
przy nim zatrzymać. Mam nadzieję, że go nie przegapimy i nie przejedziemy dalej, ale też jest cudowne, więc jeśli tam się zatrzymamy, to wam je pokażę. A teraz idziemy do samochodu i ruszamy dalej w drogę. I dojechaliśmy do drugiego miejsca, o którym wam mówiłam, że będę musiała wam koniecznie pokazać. Troszeczkę tutaj śmierdzi siarką, podobnie jak na gejzerze, ale to miejsce jest warte zobaczenia, więc za chwilkę odwrócę kamerę i wam pokażę. Jest to miejsce Nauma Fiat Ferir. Już wam pokazuję. To są takie gorące źródła błotne, mające do 200 stopni, więc już się zbliżę i pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Jest troszkę turystów, ale nic nie szkodzi, zobaczcie. Zejdę trochę niżej, żeby wam to bliżej pokazać. Droga jest taka, jak widzicie, i oczywiście zagrodzone, żeby ale siarką daje, żeby tutaj uważać. Może tutaj mi się uda uchwycić te bulgoczące jeziorko. Zobaczcie, nie, troszkę widzicie, nie wiem czy widać, strasznie paruje, ale dobra, przejdę się dalej. Kiedyś tutaj było bardziej zagrodzone, teraz widzę, że zaczyna to wysychać, więc są możliwe miejsca do przejścia. Wszystko suche. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dobra, idę jeszcze tutaj w jedno miejsce, bliżej wam uchwycić. Tutaj tak nie leci ta para z tej... I ta siarka tak nie jest nią czuć, więc już się zbliżam do tego drugiego bulgoczącego źródła błotnego. No, stopni to ma naprawdę. Przejdę tam dalej. A tam już nie dojdę, tu już jest zagrodzone. Nie można iść tam dalej. No, niektóre miejsca są zagrodzone troszkę dalej od tych błotnych źródeł. Zobaczę, jak tutaj jeszcze. O, tutaj pani pokazuje, że aż tak tryska, że aż na ziemi widać. Widzicie? Słychać, jak bulgocze. Cudowne miejsce. Niespotykane, co? No tak, Islandia jest pięknym krajem, gdzie można zobaczyć różne przepiękne miejsca. A my, kochani, ruszamy dalej, bo jeszcze przed nami... No, 200 km jest, bo to miejsce nie jest daleko od Akureyri i
jechaliśmy jakieś może z 15-20 minut. Więc teraz jedziemy już docelowo do Ekisztadin. Może jeszcze jedno miejsce się zatrzymamy, bo tam jest takie piękne, niebieskie, gorące jezioro, też mające naprawdę bardzo dużo stopni. Więc zobaczymy, czy to będzie za chwilkę, czy go nie minęliśmy, bo był też zjazd na takie właśnie jeziora, więc nie jestem pewna. Myśmy tutaj byli, zwiedzaliśmy to miejsce w 2009 roku, zrobiliśmy sobie taki objazd Islandii. A na to miejsce zatrzymywaliśmy się, jak byliśmy ostatnio promem, no to było troszeczkę temu, więc mogę nie pamiętać. To było kilka lat temu, ale dobra, mąż już na mnie czeka, więc wracam do auta i ruszamy dalej w drogę. I kochani, pokażę wam jeszcze z drogi, jak wygląda dziewicza Islandia, niezamieszkała. Zobaczcie, ani jednego domu, tylko główna droga i po boku pustkowie. A my jedziemy do Egistadir, jeszcze mamy troszkę drogi, jeszcze jest troszkę drogi przed nami, więc jedziemy. O, jeszcze taki most wam pokażę, przez który się przejeżdża tutaj. I powiem wam, że wiecie co, ta droga jedyna taka jest tak wąska, że jak jadą dwa szersze auta, no to trzeba troszkę zjeżdżać na pobocze, bo jest bardzo niebezpiecznie. I tutaj jedziemy już 30. I na wymijankę, tak? Tak się mówi? Jaki stary most. No, stary. Drugie auto czeka, my przyjedziemy i będzie ono jechało. Jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy już do Egistadir, już się zameldowaliśmy w hotelu, a teraz przyszliśmy coś sobie zjeść i może wypić po małym piwku. Za taką drogę, tyle kilometrów, piwko nam się należy. Także kochani, ja już będę z wami się w tej chwili żegnać, będę zakończać tego vloga, bo wiem, że mam dużo plików nagranych do tego vloga, więc już w tym momencie będę go zakończać. Wam serdecznie za dziś dziękuję. My, kochani, widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!